Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o ulubieńcach i bublach, tak mniej więcej z okresu dwóch ostatnich miesięcy. I zaczniemy sobie od olejku firmy Natu Handmade Tamanu do zadań specjalnych. Ma on działanie takie przeciwzapalne, regenerujące, natomiast ja go zaczęłam stosować, ponieważ również pomaga w walce z niedoskonałościami, a ja niestety od jakiegoś czasu już dłuższego się z nimi zmagam. No i wiecie, testuję, szukam, co by mi tutaj pomogło. I podczas stosowania tego olejku, nawet na początku, mój stan cały czas się pogarszał. Ja go nakładałam na całą twarz, a kolejnego dnia nakładałam krem, o którym też Wam zaraz opowiem. I tak właśnie naprzemiennie na noc sobie stosowałam te dwa kosmetyki. Mimo to miałam wrażenie, że jest coraz gorzej, więc zaczęłam analizować. I faktycznie zmniejszyłam tą częstotliwość. Stosowałam ten olejek Tamanu tylko 2-3 razy w tygodniu. Mimo to nadal było nieciekawie. Więc no już rozkładałam trochę ręce, bo dużo pozytywnych opinii jest na temat tego olejku i nie wiedziałam, co robię źle. Po prostu mnie, nie wiem, przyćmiło, bo doskonale wiem, że trzeba zachować tą równowagę, zarówno skórę nawilżać, jak i troszkę wysuszać, oczyszczać. Byłam może tak zdeterminowana, że chcę się tego szybko pozbyć i to właśnie jest błędem i wpadłam w tą samą pułapkę, w którą wpada większość osób, kiedy chcą walczyć z niedoskonałościami. Aż w końcu doszłam do takiego idealnego schematu, mam nadzieję, jak stosować ten kosmetyk. Więc ja go nakładam po prostu miejscowo, tylko na te, wiecie, zmiany. Natomiast na resztę twarzy nakładam ten krem, o którym zaraz Wam zresztą opowiem. I to robię na przykład w poniedziałek. We wtorek już na noc nakładam krem nawilżający odżywczy, taki, który mam sprawdzony, który nie zapycha skóry. I na przykład już w środę znów olejek z tamtym kremem. Więc co drugi dzień. I to działa na mnie rewelacyjnie. Ja nie powiem, bo to trochę jeszcze potrwa i na pewno zanim dojdę do tego stanu, który bym chciała, to minie troszkę czasu, natomiast właśnie ten czas jest potrzebny, no nie da się tego przyspieszyć, bo jak chciałam przyspieszyć, no to doprowadziłam do jeszcze gorszego stanu. Także ten olejek naprawdę mega, ale uważajcie, bo on bardzo mocno przesusza skórę, dlatego też no taki efekt uzyskałam na początku, bo ta skóra była cały czas sucha, więc się buntowała i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli w swojej pielęgnacji połączycie inteligentne wysuszenie z nawilżeniem, to wtedy uzyskacie naprawdę fajne efekty. Warto tutaj również wspomnieć o zapachu, a w zasadzie smrodzie. Sorry, że tak mówię, ale naprawdę jest masakra. Po prostu nie jest to przyjemne, naprawdę. Ale jeżeli ma to działać i pomagać, to ja jestem w stanie tego używać. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie jest zbyt tolerancyjny dla takich zapachów, no to może być ciężko. I teraz kosmetyk, który używam właśnie naprzemiennie z olejkiem Tamanu. Jest to krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami od firmy Bandy. Więc zarówno ten krem, jak i olejek Tamanu mają działanie wysuszające. No więc nie mogłam uzyskać żadnego innego efektu, jak pogorszenie mojej skóry, skoro nie zadbałam o nawilżenie i ta równowaga nie była zapewniony. Dopiero jak doszłam metodą prób i błędów, czego potrzeba mojej skórze, co robię źle, no to faktycznie zauważyłam tą poprawę, ale warto tutaj również pamiętać o filtrze w ciągu dnia. Z tego względu, że jest tutaj kwas. Mimo, że jest to kwas migdałowy, bardzo delikatny, który możemy stosować całorocznie, to jednak ochrona przeciwsłoneczna powinna być zapewniona i ja zawsze rano 50 krem nakładam pod makijaż. Ale że jest to kwas delikatny, to on nie powoduje łuszczenia i ja ten krem kupiłam w Hebe, natomiast ten olejek Tamanu możecie dostać na stronie Natu Handmade, ale wiem, że inne firmy też go produkują, także no musicie szukać. Ja akurat stosuję ten konkretny właśnie Natu Handmade, więc mogę go Wam polecić i w opisie znajdziecie linki do tych produktów. O, policja kogoś złapała.
No i teraz będą mi tutaj wszystkie pieski szczekać naokoło. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszą. Teraz opowiem Wam o gadżecie, który z jednej strony jest moim odkryciem kwarantanny, ale z drugiej jest również ulubieńcem. I mowa tutaj o szczotce do włosów z firmy Wet Brush. Ja Wam nagrałam taki film zbiorczy o szczotkach do włosów, które moim zdaniem warto wybrać. Przyszedł czas na wymianę Tangle Teasera po 7 latach, a że chciałam przetestować coś innego, no to metodą prób i błędów dotarłam właśnie do tej konkretnej szczotki z firmy Wet Brush. Ona jest bardzo fajnie wyprofilowana, coś a la Tangle Teaser, ponieważ również ma ten łuk, który fajnie dopasowywuje nam się tutaj do głowy, także to mi bardzo odpowiada. Tutaj ma również takie luki, przerwy, które są mega pomocne w trakcie rozczesywania włosów, ponieważ jak w jakimś momencie jest ich za dużo, to one się fajnie tutaj rozkładają między tymi też przerwami. Także nie ma tego, wiecie, charakterystycznego dźwięku wyrywania i łamania się włosów, takiego, wiecie, jak... Musiałam Wam to zobrazować, sorry. Więc to już chyba mówi samo za siebie. Ja jestem z niej bardzo zadowolona i możecie ją kupić w ogóle w trzech kolorkach. Różowa, lawendowa i zielona. Linki będziecie mieć w opisie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie tam zajrzyjcie i poczytajcie o niej coś więcej. Teraz trzy produkty, ale jednej marki, a mowa tutaj o firmie Insight i ja sobie muszę to odłożyć. Ja mam tutaj cały zestaw, szampon, odżywkę i maskę i to jest ta seria fioletowa, regenerująca i najbardziej myślę opłaca się kupować je właśnie w takiej pojemności 900 ml. Zresztą ja trafiłam też na jakąś promocję i naprawdę opłacało się. Nie mam porównania do innych serii, no bo jakby to jest pierwsza, którą używam, ale kiedy ją skończę, to na pewno spróbuję innych, żeby właśnie tam gdzieś we vlogach czy w innych filmach Wam móc coś więcej jeszcze o nich powiedzieć i porównać właśnie mniej więcej, jak one się mają do siebie. No i teraz tak, po użyciu samego szamponu włosy faktycznie są takie tępe, matowe, no ciężko byłoby mi je rozczesać, więc tutaj musi być odżywka użyta zaraz właśnie po nim. I tutaj włosy faktycznie stają się już miękkie, przyjemne w dotyku, dobrze się rozczesują, więc jakby szampon z odżywką w zupełności mi wystarcza, ale z racji, że właśnie kupiłam sobie tą całą serię, to staram się jak najczęściej nakładać tą maskę na włosy, mniej więcej na 5-10 minut. Staram się, żeby to zazwyczaj było 10, ale wiecie, różnie z tym bywa. I zawijam sobie ręcznikiem, żeby wytworzyć taką okluzję. Wtedy te składniki wszystkie no, wnikają lepiej do włosa. Tak samo na przykład, jeżeli nałożyłybyśmy grubą warstwę kremu na dłonie i włożyły w jakąś rękawiczkę albo zawinęły czymś i wtedy wytwarzamy taką okluzję, dzięki czemu te super takie, wiecie, ekstra składniki lepiej sobie wnikają w głąb skóry, no i efekt mamy szybszy. No ale nie o dłoniach tutaj mowa, więc wracamy do produktów firmy Insight. Jest to najlepsza maska, jaką ja kiedykolwiek używałam. Mam nadzieję, że każda kolejna z ich innych serii będzie jeszcze lepsza, chociaż nie wiem, czy się da, bo pierwszy raz miałam takie włosy, w sensie sypkie, miękkie, cudownie rozczesujące się. To w sumie jakby mam po każdej masce czy odżywce, ale tutaj w dotyku te włosy są takie, jakbyście miały zrobiony taki mega ekstra, super nawilżający zabieg. Do tego bym chyba porównała ten efekt, bo no bo dobra, tą sypkość włosów osiągniemy w sumie każdą maską, ale taką miękkość, takie uczucie nawilżenia no nie osiągnęłam nigdy żadnym produktem, więc naprawdę jestem w pozytywnym szoku, także zostaję przy tej firmie na dłuższy czas i będę sobie testować tę serię. Natomiast z racji, że ja kupuję tą pojemność 900 ml, to szybko nie nastąpi zmiana serii, z tego względu, że ja jeszcze nawet połowy nie zużyłam, a już stosuję je od... No nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, musiałabym to zweryfikować z filmem, w którym Wam pokazywałam, że je kupiłam. No ale weźmy pod uwagę, że jest to 1,5 miesiąca, ja nie zużyłam jeszcze połowy, ale to świadczy również o tym, że są mega wydajne, więc mnie to akurat bardzo cieszy. No więc
co mogę więcej powiedzieć? No polecam Wam je serdecznie, naprawdę są rewelacyjne, moje takie odkrycie właśnie podczas tej kwarantanny, ale również ulubieniec ostatnich 2 miesięcy. I jeszcze, jeżeli miałabym tutaj powiedzieć coś o zapachu, to jest taki przyjemny, kremowy, taki może z nutką kwiatową. Ale jest ładny. Myślę, że taki uniwersalny w większości powinien się spodobać. I teraz nadszedł ten czas, aby powiedzieć Wam o bublach kosmetycznych. Na szczęście mam tylko 2, więc nie ma jakiejś wielkiej straty. Ale są to kosmetyki, które faktycznie trochę mnie zaskoczyły tym, że mi nie podpasowały. I zacznę od suchego szamponu firmy Batiste. Dla mnie też jest to szok, że on się tutaj pojawia. Ale konkretnie chodzi o ten do zwiększania objętości. Bo każdy inny jest ekstra. Ja uwielbiam szampony suche z Batiste i to się chyba nigdy nie zmieni, bo próbowałam już inne, ale no nie ma szans. Batiste wygrywa. Natomiast ten zwiększający objętość to jest porażka. To jest po prostu porażka, przynajmniej dla moich włosów. Kupiłam go jakoś w marcu, w połowie, jak zaczęła się ta cała izolacja. No niestety w Rossmanie ludzie mnie wyprzedzili i nie było już żadnego innego dostępnego, tylko właśnie ten zwiększający objętość. A że no robiłam już to całe zamówienie, żeby odebrać tą paczuszkę, no to włożyłam go, no bo wiadomo, nie będę nigdzie jeździć za suchym szamponem, więc byle jaki, byleby był i tak siedzę w domu. No okej, ale nie sądziłam, że to będzie aż taka katastrofa. Nie wiem, czy on zachowuje się tak na wszystkich rodzajach włosów, ale na moich niestety tak, więc jeżeli używałyście, to dajcie znać, jak się u Was sprawdza właśnie ten zwiększający objętość. Włosy są takie tępe, one się jakby zaczynają plątać po spryskaniu tym suchym szamponem, mimo że daje tutaj na nasadę, to po prostu on jakby się rozprzestrzenia na całości i tutaj wszystkie włosy się ze sobą sklejają i później, wiecie, no przy rozczesywaniu jest wiadome to, że one będą mi się łamać, czy tam wypadać, no bo wiecie, muszę trochę pociągnąć, żeby je rozczesać. No strasznie mnie to denerwuje i to uczucie tutaj u nasady takich właśnie tępych, takich kurczę, no nawet nie wiem jak to określić, ale takich matowych włosów, przy dotyku nawet jest to nieprzyjemne. No fakt, włosy wyglądały na świeże, ale no nic poza tym, bo to uczucie, jakie miałam, no nie dawało mi normalnie funkcjonować. W sensie ja go czułam, ja go, nawet nie dotykając włosów, ja czułam, że ten szampon rano był nałożony, bo miałam takie obciążenie na włosach. No myślę, że obciążenie to jest chyba najlepsze określenie na to wszystko, bo inaczej Wam tego nie potrafię zobrazować. Także jeżeli używałyście, to dajcie koniecznie znać, bo jestem ciekawa, czy tylko u mnie taki efekt się wytworzył, czy faktycznie ten zwiększający objętość coś takiego powoduje na włosach. Ja kocham suche szampony z Batiste, ale temu mówię stanowcze nie. I na koniec zostawiłam kosmetyk, który towarzyszy mi jakby od końca gimnazjum, od momentu, kiedy zaczęłam się tak naprawdę malować, coś tam kombinować. I przez okres później cały licealny i połowę studiów właśnie go używałam, a jest to puder z Rimmela Stay Matte. Ja mam w odcieniu 001 transparent. Kupiłam go, bo nie było dostępnego tego mojego z AA Wings of Color, który w ostatnim czasie bardzo lubię, więc wzięłam ten, bo w sumie nie znam tak jakichś drogeryjnych pudrów, a ten wiedziałam, że kiedyś mi się tam sprawdzał, przynajmniej tak mi się wydawało, więc włożyłam go do zamówienia. I otworzyły mi się trochę oczy, dlaczego też zmagałam się z trądzikiem w okresie średniej szkoły, czy nawet na studiach. No teraz już wiem, co również się do niego przyczyniło. No tak jak Wam mówiłam, w ostatnim czasie zauważyłam, że ta cera się pogorszyła, że tych zmian jest więcej i fakt, stosowanie tych kosmetyków na początku, co Wam opowiadałam, spowodowało, co spowodowało, ale również myślę, że duże znaczenie miał tutaj ten konkretny puder. Z tego względu, że jak zaczęłam go używać w połączeniu razem z tamtymi kosmetykami, to chyba po prostu spowodowało na mojej skórze coraz większy wysyp. I ja tak samo miałam właśnie w okresie, jak się zaczęłam malować i później w trakcie stosowania tego, bo pamiętam, że jak go zmieniłam w połowie studiów na ekocerę, to moja cera zaczynała się poprawiać. No a teraz jak już tak od roku, półtora stosuję ten z AA, to naprawdę było super. I nagle zaczęłam kombinować, bo wiadomo, mi na samym początku te wszystkie zmiany wyszły ze stresu,
No ale później sobie to pogarszałam, jeszcze dołożyłam tym pudrem i faktycznie no było źle. I przeanalizowałam to wszystko od samego początku i zmieniłam znów na puder z AA plus jeszcze ta pielęgnacja, którą sobie wypracowałam i naprawdę wszystko wraca do normy. Więc wydaje mi się, że ten produkt również w tym okresie gimnazjalnym, licealnym i połowy studiów przyczynił się do tych zmian moich trądzikowych, ale oczywiście to nie jest powiedziane, że na każdą skórę tak zadziała, akurat no, moja go chyba nie toleruje. I to już wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Zostawcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!